Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj coś dla fanów gamingu, czyli spółek gamingowych. Chyba wszyscy zastanawiamy się, kiedy w końcu ten maraz na gamingu się skończy, bo mamy tak dużo spółek, to jest najliczniej reprezentowana branża na naszym parkiecie. Naprawdę jest ich mnóstwo. W końcu znów podpala swoje rakiety. Czas pokaże, na pewno warto obserwować ten sektor, bo jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A przed chwilą, no długo oczekiwana również premiera, produkcja, bo wielkimi krokami zbliża się premiera Medium ze stajni Bluebird 28 stycznia. Jak wiemy, już będzie właśnie oficjalna premiera. Myślę, że przed chwilą ten zwiastun, który widzieliśmy, no Platicz i Tomek Bagiński odwali tutaj kawał dobrej roboty przy tym właśnie trailerze. Możesz ocenić go oczywiście w komentarzu. I na koniec również przygotowałem też taki trailer ze stajni Bluebird, tak więc możesz sobie obejrzeć Medium dwa razy, na początku i na końcu naszego spotkania. Myślę, że warto, no bo to jest jedna z ciekawszych premier w tym okresie czasu, które mamy okazję oglądać i na pewno warto przynajmniej, jeżeli nawet nie będziesz grał, to przynajmniej sobie obejrzeć, jak to właśnie wygląda w środku. I co nas dzisiaj czeka? Oczywiście przygotowałem kilka spółek, dokładnie 8 walorów zobaczymy, czyli 7 plus indeks. Zerkniemy sobie również na wyniki portfela, które prowadzę tutaj i wyliczam systematycznie dla Ciebie. Tak więc, jeżeli to Cię interesuje, to zapraszam do pozostania i zobaczmy. Zacznijmy tradycyjnie od tego, czyli od indeksu, czyli WIG Games nas interesuje, ale zanim do niego przejdziemy, no to musimy przede wszystkim pochylić się nad tym, co ciekawego się wydarzyło w ostatnią sesję, czyli w piątek. I zobaczmy, jak ta piątkowa sesja wyglądała, jeżeli chodzi o spółki gamingowe. Widzimy, że największym plusem może się pochwalić Moonlight, jak widzimy 6,33 do przodu, Bluebird 5,94, TS Games 5,87 czy Surfland 5,79. To są te największe wzrosty. Ja Ci już przewinę, bo mamy ponad 50 spółek w tym zestawieniu i zaraz to przesortujemy. Popatrzmy. Z drugiej strony najmocniej się przecenił Redzik 8,15 w korekcie, Forever End 5,21, Dedas 3,75 czy Gaming Factory 3,70. Liderzy obrotu to widzimy, że CD Projekt, który oberwało 1,22 na minusie i kosztuje 250 zł 10 groszy, 131 milionów, 20 milionów TS Games, Bluebird 3200, 2900 11bit, Playway, dwie banieczki, powyżej banieczki mamy FAR51, UET Games i Creepy Jar. To są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o spółki, jeżeli chodzi o obroty oczywiście na gamingu. Jeżeli chodzi o indeks, to tutaj 27 509 punktów i longi, kto rozgrywał kontrakt w grze, 1,91 na plusie. Jak widzimy po cenie kursu, no to Creepy Jar za jedną akcję trzeba tutaj zapłacić 1180 zł, Playway 635 czy 505 na TS Games. A najmniej to widzimy, że NG Games 26 groszy ponad, Punk Pirat 72, 95 groszy Falcon czy PB Games złoty 40. Tak to właśnie wygląda w tym momencie. I przejdźmy już sobie na spokojnie do wykresu, zanim przejdziemy dalej. Pamiętaj, że to co widzisz i słyszysz z moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem, nie sugeruję się do dokonania własnej sensacji, własnej analizy. Zerknijmy sobie na indeks WIG Games. Już przede wszystkim trzeba wiedzieć, co współtworzy ten indeks, bo jak rozgrywasz kontrakt, no to nie wyobrażam sobie, że nie obserwujesz tych spółek. I jak widzimy, tutaj ten torcik jest odpowiednio podzielony. Widzimy, że udział w indeksie, no to CD Projekt i TS Games mają najwyższy udział i to są spółki, które nadają tutaj ton. 11bit potem ma 11,5%, Playway 13% i CD Games już ma mało 3,42%, a udział w obrotach, no to CD Projekt jest tutaj królem zdecydowanie 83%. Pozostałe spółki, no nie mają szans w starciu z tym gigantem. I tak to właśnie wygląda. No mam nadzieję, że z biegiem czasu oczywiście giełda będzie rozbudowywać ten indeks i dojdzie nam tutaj dużo większa ilość spółek. Potrzebujemy tutaj większego urozmaicenia, żeby można było lepiej rozgrywać i skuteczniej właśnie ten kontrakt, a nie taka mała ilość spółek, tylko 5. Lećmy sobie teraz z tym, co się dzieje właśnie na indeksie. Popatrzmy, co tutaj ciekawego widzimy, no bo indeks jest, co by nie było, w bardzo ciekawym miejscu i chyba nikt tutaj nie ma absolutnie wątpliwości, bo popatrzmy, że oni już raz muszą wykonać ruch powrotny pod tą strefę, która już tutaj z nami, już nie pamiętam od kiedy jest wyznaczona. Zeszliśmy pod niżej niej. No i już wiadomo, że strach i panika i walanie tych spółek, które tutaj szczególnie, no tutaj wiadomo, że CD Projekt będzie oddziaływać, czy TS Games, i te zejścia oczywiście tutaj dosyć istotnie wpływają na to, co widzimy na indeksie, ale gdy odpalą ten poziom tutaj, który w tym momencie pokazuje, no to wiadomo, że będziemy lecieć niżej na testy tej sekwencji tutaj w tym momencie. No i to już będzie takie dosyć nieciekawe, bo to już będzie dosyć konkretne zejście od momentów szczytowych dla tego indeksu, kiedy widzieliśmy tego ukiszenie się tego range'a w bardzo długim terminie, wiele miesięcy, te same poziomy. No momentem przełomowym było oczywiście zwałka na CD Projekcie, która tutaj wywaliła ten indeks również dołem z tego range'a. I teraz, jeżeli chcemy zobaczyć coś pozytywnego, no to oczywiście ta połówka, która ich tutaj trzyma, bo widzimy, że ewidentnie ich trzyma, musi pęknąć, żebyśmy wykonali tylko i wyłącznie ruch powrotny. To nie jest absolutnie żaden ruch wzrostowy dla mnie. Ruch powrotny pod tą strefę i znów ewentualnie dostanie szansę ukiszenia się w tym range'u,
którym kiedyś chodził przez parę miesięcy. Czyli tak wygląda w Games. No mnie bardziej interesują te dolne poziomy. Czy rzeczywiście jakiś strach się może pojawić na rynku, że będą to chcieli wygrzewać, czy to jest tylko i wyłącznie już. Teścik się odbył, czyli teraz tylko i wyłącznie, jeżeli będą się kisić, no to w tym zakresie ręcza i tak będziemy to obserwować przez najbliższy czas, więc to mnie bardziej interesuje. Przygotowany dzisiaj jestem, jak mówiłem, 8 walorów, czyli innych za nami, czy jeszcze 7 spółek. Zaczynamy od Movie Games. Pozostałe spółki oczywiście dostępne na sektorowym naszym przeglądzie. Przypominam, 20 spotkań w miesiącu, 200 spółek średnio również obserwujemy, czyli dosyć ciekawe spotkania. Link masz bezpośrednio w opisie, czy też pod spodem, jak i również na głównym kaflu, tutaj Ci podpinam, tak więc zapraszam serdecznie na uczestnictwo. Dla wszystkich zainteresowanych, dużą ilością spółek, tych, którzy oczywiście lubią moje podejście, w jaki sposób ja patrzę na wykresy. Lećmy sobie teraz na Movie Games. Movie Games, które wykonało bardzo ciekawe podejście. No tą strefę, którą już zaznaczałem dawno temu, ona została obroniona idealnie, ta strefa popytowa, która się uaktywniła i od tego momentu mieliśmy oczywiście ruchy wzrostowe na Movie Games. No i gdzie dążymy? No jak dla mnie oczywiście dążymy pod tą strefę podażową, która tutaj sobie siedzi i czeka, żeby oczywiście zasypywać wszystkich, którzy będą tutaj chcieli kupować dalej Movie Games i dopiero jak przebiją sobie te poziomy, to dopiero wtedy możemy myśleć o tym, że Movie Games będzie testować swoje historyczne szczyty. Dopóki to nie nastąpi, to nie ma o czym marzyć, bo to nie będzie miało miejsca. Jesteśmy teraz w być albo nie być. Zobaczymy, czy będą bardzo silnie bronić tych poziomów, czy też będą tutaj odpalać podażowe rakiety w kierunku południowym. Czyli Movie Games na pewno ciekawie i ci wszyscy, którzy oczywiście łapali to zejście i tą obronę tej strefy, no to pogratulować, no bo kawał fajnego wzrostu można było złapać. Kolejną ciekawą spółką jest 7-Eleven, który już został wybrany. Wiemy, że 7-Eleven zbliża się tutaj wielkimi krokami. Również premiera Football Cup 2021 4 lutego, z tego co pamiętam. Czyli ta rozgrywka oczywiście może mieć miejsce. Mniejsze studio z mniejszą płynnością, ale widzimy, że tutaj ruch, jak będzie duży kapitał, oczywiście może być dosyć ciekawy, dosyć dynamiczny. Tym bardziej, że pamiętajmy, że popatrzmy, jak historycznie 7-Eleven było wygrzewane, że historyczne szczyty po tych bardzo mocnych pionowych wzrostach to było nawet 90 zł. Zobaczymy, jak rynek będzie chciał reagować. Teraz w najbliższym czasie widzimy, że to obrona tej strefy, która jest zaznaczona już tutaj też od dawna, miała miejsce, czyli wybronienie tego poziomu, wyjście teraz pod w ciekawym miejscu i jak dla mnie powinniśmy teraz dążyć w kierunku właśnie tych 45 zł i potem te wszystkie strefy po kolei są rozrysowane. Zobaczymy, czy rynek będzie chciał rozgrywać właśnie tą spółkę pod premierę, czy też nie. No jak popatrzymy sobie, to mamy wąskiego range'a i mamy szerokie rozpiętość, czyli tutaj rozgrywkę od bandy do bandy. Oczywiście ona również tutaj jest uskuteczniana przez rozgrywających tą spółkę. Zobaczymy, kto przejmie kontrolę, czy podaż, czy popyt. I lećmy sobie teraz dalej. One More. One More, który widzimy, to jest taki ciekawy przykład i warto zapamiętać sobie One More. No może oczywiście na Blueberze, bo zaraz go obejrzymy, nie będzie aż takiej gigantycznej zwałki w dniu premiery, no ale na Blueberze to już raczej trzeba się zastanawiać też, kiedy zwałka, a nie kiedy wzrosty. Bo to raczej tak bym patrzył na Bluebera przed zbliżającą się premierą. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie widzimy, no to One More jest cały czas słaby, struktura negatywna, nic to absolutnie się nie dzieje. Strefa, która go powinna bronić i chronić przed tym, żebyśmy nie zobaczyli One More, no ho, na bardzo niskich poziomach, jeżeli przełamią tą strefę, no to niestety muszą ją wybronić. Tak więc musi się pojawić popyt, który będzie za wszelką cenę bronił tej strefy. Bo jak ją przełamią, to będzie bardzo nieciekawe dla One More, jak dla mnie, i wracamy do bazy wręcz. A jeżeli oczywiście ją wybronią, no to powinni już sobie odwracać, już powinni tutaj się akumulować popytowo, powinni sobie wracać, ale tylko i wyłącznie pod tą strefę. No musiałby się to naprawdę pojawić gigantyczny popyt, który sobie raz poradzi z tymi wszystkimi, którzy się ukisili wyżej i którzy ewentualnie już będą to oddawać. Jak sobie rozjadą tę strefę, no to dopiero piłeczka w grze, jak pęknie ta jedenastka. Jak jedenastka pęknie na One More, no to może to być bardzo ciekawa spółka, którą wtedy znów warto gdzieś wziąć pod lupę. Zobaczymy, czy podaż pozwoli im wykonać takie ciekawe podejście. No ale na pewno One More warto obserwować. No i Blueberek. Blueberek nie zostawimy sobie go na deserek, tylko pojedziemy z nim teraz. Popatrzmy, cóż tu oni wyprawili. Aż sobie zbliżę, popatrzmy to zejście. Widzimy tą pionową świecę, popatrzmy, jak na te strefy. One oczywiście wytrzymało, broniły, no ale kto miał wysokiego ustawionego stoprosa, no to oczywiście ten pęk, mógł potem dołączyć do ruchu, ale rozgrywka teraz właśnie nabiera rumieńców, no bo tylko kilka dni dzieli nas od premiery medium, czyli bardzo wyczekiwanej wręcz produkcji ze stajni Blueber. No raczej nie powinniśmy mieć wątpliwości, że będzie to hit. Również powinny być płynąć z tego dosyć konkretne pieniądze właśnie dla spółki. No ale wiemy również, w jaki sposób rynek rozgrywa tego typu spółki, że jest rozgrywane to pod premierę. A potem cóż? A potem podaż przejmuje kontrolę i mamy zasypanie kursu. Tak więc raczej nie spodziewałbym się innego scenariusza na Blueberze. Zdziwiłbym się mocno, kiedy będą chcieli grzać to pro premierze oczywiście, bo grzać do premiery to mogą. Zobaczymy tylko, kiedy będzie odwrót. Czy w środę, czy czwartek będzie odwrót.
No, nie wiem, czy są w stanie zapalić tą strefę, bo to była dla mnie interesująca strefa. To były te poziomy. Nie wiem, czy są w stanie aż tak mocno się rozgrzać do tego czasu, żeby tutaj wygrzać się, czy będą już gdzieś hamować w połowie między tymi zakresami, zanim nie dokonają jakichś konkretnych zejść. No, ale na pewno trzeba mieć to na uwadze, że jednak ta rozgrywka pod premierę w kierunku południowym, czyli raczej z rzutu, powinna mieć miejsce niż grzanie rakiety w górę, no bo mamy bardzo już krótką okres czasu do premiery i rynek na pewno będzie chciał keszować już to, co daje na im okazja właśnie tego, że gra już ujrzy światło dzienne. No a potem oczywiście będzie rozgrywka pod wyniki, czyli znów cały ten schemat rozgrywek spółek gamingowych będzie w grze i chyba wszyscy ci, którzy rozgrywają gaming, no to doskonale zdają sobie z tego sprawę. Tak więc trzymam kciuki oczywiście, żebyś ewakuował się w odpowiednim momencie, no chyba, że Bloober będzie tutaj totalnym wyjątkiem od tej reguły i wręcz przeciwnie, będzie mieć tylko i wyłącznie fazę wzrostową. Na pewno byłaby to dosyć ciekawa lekcja płynąca z rynku. Czas pokaże, co wygra. Czy popyt, który będzie wygrzewał, czy jednak wszyscy ci, którzy będą uciekać i realizować zyski, bo pewnie są już dosyć mocno zarobieni i trzymają Bloobera, nawet czy to od tych momentów po tej fazie korekcyjnej, czy nawet jeszcze wcześniej od czasów fazy szkodnika i przetrwali to zejście i trzymają i wierzą mocno w Bloobera. No bo Blueber, co by nie było, wygląda bardzo ciekawie. Tutaj absolutnie nic negatywnego w tym momencie się nie dzieje. Tutaj będzie tylko i wyłącznie, jeżeli już, to zrzut pod premierę. A potem cały czas rozgrywka może mieć miejsce. Zobaczymy tylko, jak dynamiczny będzie to zrzut. Bo na pewno studio jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, jest to TS Games. TS Games, który ostatnio przeżył dosyć konkretny zrzut. Widzieliśmy te informacje, które płynęły odnośnie sprzedaży akcji, no i wybronili tą kluczową strefę. Ja zresztą na sektorowym mówiłem o tym, że to są bardzo istotne i ważne poziomy dla TS Games i one muszą być koniecznie wybronione, bo jeżeli nie zostaną wybronione, to będzie źle na TS Games. Jak to padnie, to będzie bardzo negatywnie dla TS Games i będziemy widzieć takich poziomów, o których kiedyś mogliśmy pomarzyć sobie na TS Gamesie, ale w tym momencie oczywiście bronią tych poziomów. Dopóki ich bronią, to piłka w grze. Jak dla mnie podejście, raz, już w tym momencie wykonali pod tą 515, jak padnie to, no to tutaj jest strefa podażowa kolejna, która powinna chronić TS Games przed dalszymi wzrostami. Jak ona zostanie rozjechana, no to piłeczka w grze i wracamy do tego, że TS Games być może w długim horyzoncie czasu będzie chciał po rozjechaniu tej strefy i tej całej podaży, która tutaj ewentualnie będzie chciała się kaszować, do historycznych szczytów. Czas pokaże, zobaczymy, na pewno trzeba trzymać kciuki, żeby absolutnie nie przełamywali tej strefy i nie nadbijali, bo oczywiście nadbicie może mieć miejsce, ale jakby jakaś faza znów sprzedażowa się pojawiła i ewentualnie jakieś negatywne informacje, które pamiętajmy, zawsze ze świata mogą napływać, czegoś, czego nikt się nie spodziewa i możemy mieć zwałkę na spółkach, nawet najlepszych fundamentalnie, z najlepiej wyglądającą strukturą na wykresie, wszystko tutaj będzie wtedy lecieć, tak więc tutaj nie ma wyjątków i zawsze gdzieś to z tyłu głowy trzeba uwzględniać, bo rynki są absolutnie nieprzewidywalne. I lećmy sobie na Tibula. Tibul, który popatrzmy, cóż oni tutaj wykonali. Przepiękne rozegranie Tibula, bardzo fajne. No nie byli w stanie poradzić sobie z tą strefą, ja ją wyznaczałem na naszych zamkniętych spotkaniach już wielokrotnie. Jak na razie je trzymają. Czyli dopóki ona nie padnie, czyli nie skupią wszystkich tych, którzy tutaj sprzedają, no to nie zobaczymy niestety Tibula na wyższych poziomach, bo on może po prostu odpaść i znów zretestować nam do tych poziomów tutaj i szukać tutaj gdzieś miejsca ewentualnie na popyt, który będzie chciał znów rozgrywać Tibula. Dopóki to nie nastąpi, no to raczej nie spodziewamy się cudów, czyli musimy dwa scenariusze: rozjechać podaż, która tutaj sobie stoi, i wtedy mamy szansę na to, że będziemy mieli możliwość przetestowania poprzednich historycznych szczytów na Tibulu, a jeżeli nie, no to odpadamy i testujemy dolne ograniczenia tych poziomów, które są wyznaczone. No i król nam został, król, zanim przejdziemy przez wyniki na portfelu, to popatrzmy sobie, jak to oczywiście wygląda, co tam ciekawego na królu się w tym momencie dzieje. No król się ukisił w szerokim rędżu. Jakby nie było, no faza spadkowa jest w tym momencie zakończona, bo widzimy, że oni się już kiszą, no musiałaby się pojawić znów jakaś negatywna informacja, która by tutaj spychała CD Projekt do góry. Jak dla mnie, no tu jest ten poziom, który absolutnie nie powinien pękać, bo jeżeli on pęknie, no to będzie dramatyczna sytuacja na CD Projekcie. I tutaj bym na pewno bardzo, bardzo bacznie to śledził, czy to jest tam strefa między 200 a 230, nawet, że ona nie powinna tutaj być absolutnie przełamywana. W tym momencie rozgrywka w szerokim rężu, no to skoro już dograli dół, no to powinni dograć górną bandę, czyli nie zdziwiłbym się, jakby chcieli dojść znów pod tą strefę i tutaj znów ewentualnie podaż się uaktywniać, chyba że coś napłynie na rynek takiego ustrzeliwiającego dla CD Projektu, że oni bez problemu poradzą sobie z rozjechanej tej strefy i będą grzać do tego poziomu, który tutaj wcześniej wyznaczyłem,
czyli ta 320 oczywiście wtedy w grze. Jak dla mnie ta strefa, kolejna strefa podażowa, która tutaj sobie siedzi i zobaczymy, czy rzeczywiście tak CD Projekt będzie chciał przez rynek być rozegrany, bo jak na razie to jest szeroka rozgrywka w szerokim range'u na spółce mega, mega płynnej, pamiętajmy o tym. No i oczywiście spółce, na której cały czas siedzą instytucje z pozycjami krótkimi, czyli shorty w grze na CD Projekcie są utrzymywane i no trzeba o tym pamiętać, jeżeli się rozgrywa CD Projekt właśnie w tym okresie czasu. I popatrzmy sobie nawet na rejestr krótkiej sprzedaży, że CD Projekt jest cały czas ulubieńcem instytucji, jeżeli chodzi o krótkie pozycje. Widzimy, że 5 szorcików jest utrzymywanych. Nawet Marshall ostatnio dorzucił swoją pozycję 15 na krótko, jeżeli chodzi o CD Projekt. Nawet mamy większą listę, jeżeli chodzi o krótkie pozycje. Widać, że nasz parkiet jakoś upodobali sobie pod względem krótkich shortów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli tak, CD Projekt jest rozchwytywany właśnie przez rynek. No i na pewno tutaj warto rękę mieć na pulsie. Lećmy sobie teraz z wynikami portfela. Zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje, a może zacznijmy od tych debiutantów, bo mamy ich tylko dwa inkowo i kolejnego naszego debiutanta ostatniego 39% i 4,96% w ostatnim tygodniu i od początku, od pierwszych dniach notowań 22% inkowo i Uni 32%. Widzimy, że w ujęciu tygodniowym to jest 17% średnio i 27% w ujęciu od początku, kiedy są notowane te spółki, czyli no, można powiedzieć, że całkiem, całkiem pozytywnie w tak krótkim okresie czasu i zerknijmy sobie na te 54 spółki, które mamy ujęte w tym pierwszym naszym całkowitym zestawieniu już od początku tego roku. Widzimy, że największymi wzrostami w tak krótkim okresie czasu, w zaledwie tydzień, Games Operator może się pochwalić, bo aż 30%, tak więc gratuluję wszystkim, którzy się załapali. CFG 20%, 16% mamy na Carbonie, 10% na ULT Games, to są te największe wzrosty i potem popatrzmy, jak skromnie to wygląda, naprawdę skromnie, nie ma tutaj się absolutnie czym chwalić, a z drugiej strony, jak widzimy na pozycje ujemne, czyli te, które się pogłębiały, te ruchy korekcyjne, widzimy, że również jest bardzo dużo tutaj spółek. Większa połowa jest jednak na minusie. Redzik najmocniej oberwał 18%, Surfland 10%, The Dust 8,21%, Moon Knight 7,69% czy Farm 51 7,59%. Widzimy, że to są te największe zejścia. No, o czymś to świadczy. Na pewno gdzieś warto to mieć na uwadze. No i przyjrzeć się oczywiście tym wszystkim spółkom, które również pozytywnie się zachowują. I w ujęciu tego portfela średnia wyszła minus 19 setnych, czyli też dosyć ciekawie na pewno. Warto również cały czas gaming obserwować, no bo w końcu ten maraz musi się kiedyś zakończyć. No i popatrzmy sobie od początku tego roku, co tam ciekawego się dzieje. Games Operator 49% zaledwie tak naprawdę te pierwsze 3 tygodnie roku, czyli widzimy, że bardzo konkretny wzrost. 30% 7Level, też przepiękny wzrost już. Blockchain Up 25%, Artifex 24%, 23% Tibul, Gaming Factor 22%, 22% Play to Chill i to są te największe wzrosty, czyli tutaj już w ujęciu od początku roku mamy dużo więcej tych pozytywnych wyników, tych wyników ujemnych, jak widzimy, jest już dużo mniej, w tym najmocniej oberwał właśnie One More, tracąc aż 20% w 3 tygodnie, 19% Alliance, Neurone 19%, Moon Knight 12%, 11%, Simfabrik, Ovid 10%, 10%, również Pyramid, CD Projekt oberwał 8,96%, czyli ten szeroki range, który pokazywałem na wykresie, oczywiście jest rozgrywany. No i tak wygląda zestawienie portfelowe, jeżeli chodzi o spółki gamingowe, a wiemy, że już cała plejada spółek gamingowych czeka na debiut i wiemy, że ta lista będzie coraz, coraz dłuższa, czyli myślę, że naprawdę dosyć ciekawy rok nas czeka, jeżeli chodzi o tą branżę. Daj znać w komentarzu, jakie spółki Ciebie interesują, co rozgrywasz, które spółki warto w najbliższym czasie obserwować. Ja trzymam kciuki za wyniki i zapraszam Cię już na oczywiście pozostałe spółki, na nasze przeglądy sektorowe. Hej! Anyone? Hello, everyone. With the medium's release date fast approaching, we wanted to share with you 9 curious details about the game that you probably never heard about. So let's take a deep breath and start counting. Number 1. The core idea of the medium and of the two simultaneous worlds started back in 2012. The game was initially to be released on Wii U, Xbox 360, and the PlayStation 3. Although it was pretty much a different game back then, you can still find mentions of the medium online, with the initial announcement in the form of an actual postcard still floating on the internet. How times have changed when it comes to marketing games. Number 2. Two key characters of the game, Marianne and the nameless man that's bent on revenge, have been based on two famous Polish actors, Weronika Rosati, who you will soon see in Never Gonna Snow Again,
help design Marianne. I need your help first. While the man uses the likeness of Marcin Dorociński, who you can recognize as Vasily Borgov from the Netflix original series The Queen's Gambit. Number 3. The medium is somewhat of a reunion tour of the Silent Hill Dream Team. The game's soundtrack is co-created with Silent Hill's main composer, Akira Yamaoka. Mary Elizabeth makes a return with vocals, the pain inside, while Troy Baker plays the character of The Mole. Why hide, silly little girl? Number 4. The medium takes you to an abandoned hotel called Neva. Although the name has been changed for the game, the place, it actually does exist. The real name is Hotel Cracovia and is located in the city center of Kraków, Poland. The developers, they wanted to give it a one-to-one rendition, so they went and explored the place to carefully recreate its atmosphere. You can take a look at it on Google Maps in case you want to visit the place before the game is released. Number 5. Marianne's home, where the game starts, is located in a real apartment building in Kraków, Poland, near Mateka Square. Curiously, the same building, or rather what it would be like in 2084, can also be found in Bloober Team's previous release, Observer System Redux. Number 6. All the cutscenes were mocked and recorded by the lead developers and meant as precise references for the motion capture actors. These mock-ups proved invaluable when the pandemic hit and the proper recording sessions had to be directed remotely. For the mock-up sessions of The Mole, Bloober Team hired an actor walking on stilts to better depict the creature's towering posture. All in all, the game has around 90 minutes of cutscenes within an 8 to 10 hour long game, with some of the cutscenes using the dual reality mechanic, so you can watch the events unfold from two different perspectives. Number 7. You can check the level of your spirit energy by looking at Marianne's arm. This is just one of the ways that developers wanted to make the game's UI as minimal as they can, so that the players can immerse into the medium's world as much as possible. Number 8. The game takes place in an abandoned communist resort, so naturally, there are quite a few mentions and objects in the game connected to that era, including a wrecked Maluch, a cult classic tiny Polish car now valued by fans of retro automobiles worldwide. And finally, number 9. The medium hides a lot of secrets, pop culture references, and little Easter eggs. You can find allusions to Bloober Team's previous games, or, for example, spot some of the developers on postage stamps. Let us know what you found once you get to play the game. Happy hunting.